Czyżby piosenkarz i piosenkarka przygotowywali jakiś wspólny utwór? Zespół ich troje największe sukcesy odnosił tuż po założeniu, czyli w drugiej połowie lat 90. I na początku 2000 roku. Nie było wtedy osoby, która nie znałaby ich największych przebojów, takich jak Powiedz, Zawsze z Tobą chciałbym być czy A Wszystko To. W ubiegłym wieku był to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i kolorowych kapel, z czerwonowłosym Michałem Wiśniewskim na czele i regularnie zmieniającymi się wokalistkami. Obok Wiśniewskiego śpiewały m.in. Magda Tam czy Justyna Majkowska, która do zespołu dołączyła na przełomie 2000 i 2001 roku. Aka dziś wygląda Justyna Majkowska. Justyna Majkowska w ich troje pojawiła się na przełomie 2000 i 2001 roku. To właśnie na jej czas przypada największa popularność zespołu. Piosenkarka wytrwała jednak w ich troje tylko do 2003 roku, a po odejściu wydała solową płytę Nie Czekam na Cud, jednak nigdy nie zdobyła już takiej sławy i rozgłosu. Niedawno Michał Wiśniewski pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem, na którym możemy zobaczyć Majkowską w podomce w kropki. Wygląda na to, że piosenkarz i piosenkarka wspólnie biorą udział w nowym projekcie. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.